Już panowie policjanci prowadzą nasz korowód. Jest melodyjka festiwalowa, ich przywita, ale i tak za chwilę ich usłyszymy. Witamy wszystkich bardzo serdecznie nas na amfiteatrze, bo dzisiaj jest drugi dzień 23. Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej imieniem Jana Iwaszczyszyna. Już zespoły zbliżają się do sceny. Jako pierwsi idą nasi goście, bo przyjechał do nas zaprzyjaźniony zespół z Niemiec, Sportskagen. I oni, są oni zespołem tanecznym i idą jako goście, jako pierwsi. Witamy ich bardzo serdecznie, wielkie brawa i zaraz ich usłyszymy. Na chwileczkę pójdzie melodyjka naszego festiwalu, przywita wszystkich uczestników. A później będziemy słuchać. Witamy was bardzo serdecznie. Zespoły ustawiają się po lewej i po prawej stronie sceny. Stoicie na razie przed sceną. Zapraszamy na links und rechts. Witamy pana burmistrza, witamy panią dyrektor. Niezmęczeni, niezmordowani. Zdziesiątkowany zespół Stawnianki dotarł. Ciężko dzisiaj jest. Jak wiecie, urodziny to jest bardzo męcząca impreza i idzie nasza Łężyca. Oj, witamy naszą z klubu seniora Irenkę, która wczoraj ciężko pracowała. Wszystką kiełbaskę wam z mężem upiekła. Nasza Łężyc, wesoła gromada, oni zawsze weseli. Jedni na prawo, drudzy na lewo, żebyśmy się pomieścili, żeby scena była piękna. Kupskie Echo, jesteście mniej znanym zespołem. Bardzo dobrze, przedstawiajcie się, mówcie o sobie dużo. I teraz do nas zbliża się. Jak to? Może to jest marzenie? Zgadłam. No zobaczcie, zgadłam, że marzenie ze szklarek. Dobrze powiedziałam? Te, co się ciągle odchudzają. No i puściły na pierwszej linii te jeszcze odchudnięte, na drugiej mniej, na trzecim jeszcze mniej. A chłopaków też odchudzili. Ale co niektórych? Idą Kowarskie Wrzosy, nasi goście specjalni na zaproszenie naszego pana burmistrza. Miasto zaprzyjaźnione, Kowary. No ale nie wiem, dlaczego dywanów nie przywieźli. A przydałyby nam się. Nie ma już dywanów. Jasne, też w domu nie mam. Idzie teraz Kalina. Kalina statecznie. Żółto-niebiesko. Ale śpiewająco. Witamy Kalinę. A, idzie kapela Pyrzyczanie. Prowadzi swoją trzutkę Agnieszka Urbańska. Raz ma ich więcej, raz mniej, bo za karę siedzą w domu, jak coś przeskrobią. No i teraz, no zobaczcie, kto to idzie. Wilkowianie z Wilkowa Polskiego? No właśnie. Słuchajcie, mimo mego wieku to jeszcze jakiejś mocnej sklerozy nie mam, ale radzę wam przypominać się. Musicie częściej przyjeżdżać. Witamy was bardzo serdecznie. No teraz poznaję, to jest zespół z Zachodniopomorskiego. To Rutka, to Goleniów.
to pan Tadeusz Pawłowski. Idzie jeden zespół, idzie kapela goleniowska i idzie Rutka. Można tak powiedzieć? Teraz Gubin! Normalnie rozdwojenie jaźni. A teraz idą gubińskie Łużyczanki. Idziemy tutaj miejsce. Uwaga, bo robią zdjęcia pomalutku po schodach. I płynie zieleń. No wielkie brawa, no bicie, pobicie trochę lewa, prawa. Patrzcie na widownię. Ja wiem, że za chwilę usiądziecie sobie spokojnie, ale to tylko na krótki moment, żeby można było pstryknąć pamiątkowe zdjęcie. No i są te, co mi co roku odmawiają. Odmawiacie, wiecie czego mi odmawiacie? Orzechów i która najszybciej rozłupie orzecha. Jagienki z Bogdańca. Bardzo pięknie. Teraz idzie zespół. Przy nich nie można powiedzieć śpiewaj mi, bo jak powiesz, to od razu śpiewają. Śpiewajcie nam, nie można powiedzieć. Jakbyś nie odmienił, oni ciągle śpiewają. Śpiewaj mi. O, a teraz idzie jeden z najstarszych uczestników naszego festiwalu, zespół Kargowiacy. Na czele z Andrzejem. Witamy ich bardzo serdecznie. No i oczywiście z kozłem weselnym. U nich jest ciągle wesele. Teraz idą najgłośniejsi. Mają największą kapelę. To są najgłośniejsi. Dziewiczanie, stąd trzymają kapelę. Że im się festiwale nie pomyliły, bo oni by tu inną muzykę zagrali. Bo wiecie, że w Kostrzynie nad Odrą jest inny rodzaj muzyki. A teraz idzie Kantores. A Kantores zdobył w ubiegłym roku główną nagrodę Grand Prix i w tym roku ma zaszczyt, żeby zacząć część galową swoim występem, bo w ubiegłym roku zdobyli Grand Prix. Wielkie brawa dla nich. I dzisiaj, nim rozpoczniemy odczytanie protokołu szanownej komisji, zespół Kantores da krótki występ i oni już są na pewno o tym poinformowani. Czyli wszystkie zespoły dotarły. W tym roku mamy 17 zespołów, w tym jeden niemiecki. Jest nas mniej, ale jest nas bardzo, bardzo głośno mimo wszystko. Pogoda dopisuje. Mam nadzieję, że wytrwamy. Moi drodzy, czy zdjęcia zostały zrobione, pamiątkowe, uwiecznione wszystko? To możecie się rozsiąść, bo zapraszam na scenę zespół Kantores, który uświetni dzisiejsze otwarcie drugiego dnia festiwalowego. Nim ogłosimy wyniki, oni nam zaśpiewają. I mam nadzieję, że posłuchacie, pobijecie brawa i będziecie się również dzisiaj bawili. Moi drodzy, po występie zespołu Kantores wejdzie szanowna komisja, przedstawi wyniki, wręczy nagrody. Później zatańczy niemiecki zespół, a później będą śpiewali i grali laureaci. I od was będzie zależało, na ile macie siły. Czy chcecie zaśpiewać jedną piosenkę, czy może dwie, te najbardziej ulubione. To już będzie zależało od was. Także proszę, żeby zespół się rozkładał, bo ja wiem, że dzisiaj to jest taki dzień, że spieszycie się do domu, że chcecie tam wracać, bo
bo dom został bez waszej opieki. Przypominam, że obiady również dzisiaj są od godziny 14 na ulicy Garncarskiej. Co jeszcze można dopowiedzieć? O wszystkim pamiętamy, ale zawsze coś zapomnimy. Chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim zespołom, które wczoraj uświetniły nasz benefis, które wczoraj wręczyły nam niesamowicie dużo prezentów. Mówię wam, że musiałam dwa razy do domu jechać, żeby to wszystko ogarnąć. Także jak mówiłam wczoraj, to doprowadzicie do tego, że będziemy musiały poszerzać nasze stroje. Ale nie wiem, czy pan burmistrz ma tyle pieniędzy, żeby nam zrobić zaszewki, bo przez wasze słodycze to tak, tak to będzie. Ale bardzo serdecznie dziękujemy, że byliście wczoraj, że tyle serdecznych życzeń od was otrzymaliśmy, że chyba nam trochę lat ujęło i myślę, że już z nową energią zaczniemy następne lecia. I może nam się uda. Dzięki bardzo. Brawa pobicie sobie, że byliście, że wytrwaliście mimo słońca, ciężkiej podróży było. Jeszcze wam tylko chciałam powiedzieć, że tu w tej kanie na mleko stoi również Mikołajek. Jest to Mikołajek płaskolistny, bo nie moglibyśmy z plaży wyrwać, bo Mikołajek jest pod ochroną. Ale chcieliśmy, żeby namiastka Mikołajka stała również na scenie, bo jak zauważyliście, to wszystko, co jest na tym festiwalu, jest z Mikołajkiem. Dyplomy są z Mikołajkiem, statuetki przepiękne autorstwa pana Leszka Króla są również z Mikołajkiem. No i my również jesteśmy z Mikołajkiem. Bardzo się cieszymy, że po nas zostanie ten Mikołajek tak uwieczniony. I ja zawsze powtarzam, że może to nie jest tak piękny kwiat, ale ma bardzo mocny korzeń i żadna wichura go nie wyrwie, bo on rośnie na wydmach i dlatego my też jako zespół Stawnianki czujemy się, że jesteśmy może niezbyt urodziwe, może niezbyt ładne, ale korzenie mamy niesamowicie mocne i z kamieńskiej ziemi nas nie wyrwią. Gotowy, kantores?